Tymczasem walczący o pierwsze miejsce Bułgarze w Lavaletcie na wyjeździe spotykali zespół Malty, który, jak powiedzieliśmy, już sprawił jedną niespodziankę, remisując u siebie z Czechami 0-0. No i popatrzmy na decydujące fragmenty tego meczu. Dopiero w 75. minucie Bułgarzy udowodnili swoją wyższość. Dimitar Berbatow na 1-0. Bułgarzy gonią Czechów w tabeli grupy trzeciej. Tam na czele póki co Duńczycy. Zespół Danii grał z Irlandią Północną, tak więc korespondencyjny pojedynek trzech najlepszych teamów grupy trzeciej, i w roli głównej w tym właśnie spotkaniu wystąpił Dimitar Berbatow. Widzieliśmy go, jego bramkę w 75. minucie, a oto akcja Bułgarów 5 minut wcześniej. Znowu Berbatow, no i niemalże z tego samego miejsca i znów przy biernej postawie obrońców. Męczyli się Bułgarzy przez 75 minut, później dwie bramki w odstępie 5 minut, ostatecznie wygrana na wyjeździe z Maltą 2-0, no i coraz lepiej wygląda sytuacja Bułgarii.